Witajcie, chwała Bogu. 12 maja 2017 roku, kanał Ewangelizujmy Biblijnie. Dzisiaj mowa o relikwiach, o kulcie relikwii. W 787 roku na soborze w Nicei zatwierdzono kult relikwii. No, efekt jest taki, że drugie przykazanie absolutnie zostało złamane w tym momencie, pohańbione. Słowo Boże, wola Boża została absolutnie zignorowana, pomimo tego, iż Pan Bóg ostrzega, iż surowo karze za łamanie drugiego przykazania. Drugie przykazanie pełne, możecie sobie znaleźć, jest w każdej Biblii, w Księdze Prawa Powtórzonego, w 5 rozdziale. Zaczynają się, wszystkie przykazania tam macie, przykazania zaczynają się od 20 wersetu, możecie sobie przeczytać. Nie patrzcie w katechizmie, nie szukajcie w katechizmie, bo katechizm kłamie i katechizm zniósł drugie przykazanie. Katechizm nie jest od Boga, katechizm jest z Watykanu i nie ma nic wspólnego naprawdę z prawdziwym Słowem Bożym. Sprawdźcie sobie, porównajcie. To jest bezczelnie wymazane, wyjęte drugie przykazanie w katechizmie. Także idźcie sobie do Księgi Prawa Powtórzonego w 5 rozdziale od 20 wersetu. Wszystkie przykazania przeczytacie sobie w każdej Biblii na świecie. I zdacie sobie sprawę, że kult relikwii jest kultem pogańskim. Tną na kawałki kości ludzkie, składają im cześć, hołdują, całują, klękają ludzie w kościołach katolickich na całym świecie. Kolejki się ustawiają. Pogaństwo nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. To jest demoniczne pogaństwo. Szamani w Afryce tną kości i modlą się do demonów. Katolicy tną kości i robią bardzo podobną rzecz. Uwielbiają kości ludzkie, włosy. To jest pogaństwo, niesamowite pogaństwo. Jak uwielbiacie takie kości, uwielbiacie takie włosy, uwielbiacie nie wiadomo co tam jeszcze, oddajecie cześć bałwanom. Ta kość, te włosy, te szaty, nie wiem co by to nie było, te relikwie, to są bałwany. Surowo zabronione przez Pana Boga w Jego Słowie. Opamiętajcie się, drodzy katolicy, opamiętajcie się i przypomnijcie sobie, kto was zbawił, kto czeka na to, abyście go przyjęli do serca. Pan Jezus Chrystus was zbawił. Pan Jezus Chrystus żyje, siedzi po prawicy Ojca. Relikwia was nie zbawi. Żaden szkaplerz was nie zbawi. Czytałem ostatnio wiadomości katolickie. Kler namawia do noszenia szkaplerzy, bo szkaplerz uchroni, bo szkaplerz zbawi. Co za pogaństwo, co za zabobony. Skąd to się bierze? Relacja z Panem Jezusem Chrystusem zbawia. Tylko i wyłącznie. Nie ma innego imienia na świecie, pod którym jest zbawienie. Nie ma przedmiotu. To jest ohyda. Nie ma żadnego przedmiotu, który by was zbawił. Nie ma żadnego sakramentu, który by was zbawił. Zbawienie jest przez łaskę. Pan Bóg daje łaskę. Apostoł Paweł nie zasłużył sobie na zbawienie w ogóle. W ogóle, niczym. On mordował chrześcijan. I w drodze do Damaszku, tropiąc chrześcijan, aby ich złapać, zamknąć i wymordować, będąc mordercą, Pan Jezus Chrystus, będąc mordercą, Paweł, będąc mordercą w drodze do Damaszku, otrzymał łaskę i tylko drogą łaski od Pana Jezusa Chrystusa został zbawiony. Pan Jezus Chrystus mu się ukazał. Paweł spadł z konia i doznał łaski. Został supernaturalnie, ponadnaturalnie łaską Pana Jezusa Chrystusa zbawiony. I tylko relacja z Panem Jezusem zbawia. Nie możemy sobie żadnymi uczynkami na to zasłużyć. Najpierw jest wiara, łaska Pana Boga, potem dopiero owocem tego, owocem dopiero płynącym
ze zbawienia są dobre uczynki. Żaden szkaplerz, żadne kości, żadne relikwie was nie zbawią. Są to zabobony pogańskie, rodem z piekła i wstyd mi jest patrzeć, jak katolicy, kochani ludzie, którzy ponoć wierzą w Boga, idą i klękają, całują, modlą się do świętych, do ludzi, którzy zmarli i hołdują i czczą relikwie. W 787 roku Sobór w Nicei zatwierdził kult religii. Zabobon, herezja Watykanu. Kolejna herezja Watykanu. Proszę was z całego serca, drodzy katolicy, abyście opamiętali się i wyszli z tego, z tej organizacji. Bo to nie jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. To jest organizacja, która was trzyma w kajdanach. Opamiętajcie się i wyjdźcie z tej organizacji. Modlę się za was. Zostańcie z Bogiem. Pomyślcie o tym, pomódlcie się i przemyślcie to, co robicie. Otwórzcie Pismo Święte. Przeczytajcie sami. Nie dajcie się zwieść. Pozdrawiam i do przyszłego tygodnia, do następnego razu. Zostańcie z Panem Bogiem.